Wszystko idealnie się złożyło. Mamy przerwę reprezentacyjną. Mamy też dostępne wszystkie karty z FIFA 23, co oznacza, że są to idealne warunki do tego, żeby przeprowadzić symulację Mistrzostw Świata 2022. Na podstawie kart z FIFA 23. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob, a przed wami kolejny materiał na moim kanale. Tak, moi drodzy, to jeszcze nie FIFA 23, ale już prawie FIFA 23. Mamy ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata. Mecze z Holandią oraz Walią w Lidze Narodów. Koszuleczka? Nieprzypadkowa. Mam nadzieję, że każdy zna zasady takich materiałów i zaraz do tego przejdziemy, ale zanim zaczniemy jeszcze, moi drodzy, FIFA 23, każda nowa FIFA to jakby nowy sezon dla mnie i miło mi ogłosić, że właśnie z tym nowym sezonem będziemy od czasu do czasu bawić się w typowanie, gdyż partnerem tego kanału zostaje BetClick. A że Polacy grają i są to ostatnie reprezentacyjne przygotowania przed Katarem, no to idealna okazja, żeby postawić kupon. Zaraz przejdziemy do tego, co znajduje się na moim kuponie, ale jeszcze zachęcam każdego pełnoletniego oczywiście widza, który nie ma konta na BetClicku, do założenia go z kodem Jacob, gdyż czeka na was freebet do 200 zł w przypadku przegrania waszego pierwszego kuponu. Co jest mega fajne, to tym freebetem nie trzeba obracać, wystarczy, że postawicie ponownie kupon i wygraną swoją kwotę możecie od razu wypłacić. Szczegóły oczywiście znajdziecie w linku na dole w opisie lub w przypiętym komentarzu. Polecam Jacob. A teraz przejdźmy do kuponu. Gdyż postawiłem 3 mecze, w tym oczywiście mecz Polska-Holandia. W tym meczu obstawiłem, że więcej fauli będzie po stronie Polski. Uważam, że 1,85 to jest naprawdę dobry kurs, jak na to patrząc, że Polska raczej jest tym zespołem, który bardziej fizycznie gra niż Holandia. Przynajmniej zależy to od wielu oczywiście person w naszym składzie. Natomiast obstawiam, że właśnie to my będziemy częściej faulować Holandię, gdyż no oni będą przy piłce, oni będą starali się przedostać pod naszą bramkę, a my będziemy czasami musieli po prostu w nieregulaminowy sposób ich zatrzymywać. Mam taką zasadę, że wyników w meczu reprezentacji nigdy nie obstawiam, ale w inne rzeczy jak najbardziej się bawię. Chorwacja-Dania, moi drodzy, to jest kolejny mecz na moim kuponie. Tutaj mam poniżej 2,5 golów w całym meczu. W kurs 1,66 uważam, że i Chorwacja i Dania są świetnymi zespołami, natomiast nie są to bramkostrzelne zespoły. Obstawiam, że tutaj będzie 1:1 bądź nawet 1:0 dla jednego zespołów, natomiast nie uważam, że będzie tutaj jakieś wielkie strzelanie. Ostatni mecz, taki delikatnie na podbicie, Czechy-Portugalia. Goście wygrają jedną z połów, goście to oczywiście Portugalia. Uważam, że wygrają albo pierwszą, albo drugą, albo obie połowy oczywiście. W jednej z nich strzelą więcej bramek niż Czechy. W sumie do wygrania prawie 200 zł za 50 zł to jest mój pierwszy kuponik. Mam nadzieję, że szczęśliwy. A ja jeszcze raz przypomnę, że jeżeli jesteście pełnoletni i nie macie konta na BetClicku, to zachęcam was do założenia. Naprawdę nie pożałujecie. Z kodem Jacob freebet do 200 zł. Ale pamiętajcie, grajcie odpowiedzialnie, bo nieodpowiedzialna gra prowadzi do uzależnień. Także z umiarem oczywiście. No i bawcie się dobrze. Trzymamy kciuki za Polskę. Oczywiście nasze przewidywania na podstawie kart nie byłyby sobą, gdybyśmy nie używali naszej stronki World Cup 2022 Predictor oczywiście. No i tutaj mamy wszystkie ładnie grupy rozpisane aż do samego finału, więc mam nadzieję, że bez problemu to pójdzie i mam nadzieję, że jakieś ciekawe wyniki zobaczymy. Będziemy szli takim samym schematem co zawsze, na przykład bierzemy Senegal, nie wiem, i przechodzimy do ich strony Transfermarkt, tam segreguje to według numerów, dużo nie ma, no ale oni też mają swój numer, ja to będę wszystko bez problemu liczył. Losując na przykład Koulibaly'ego, bierzemy jego kartę z FIFA 23. Wysokość overalla karty definiuje pozycję w tabeli. Proste, proste. No to lecimy. Dobra, moi drodzy, Katar. No niestety Katar będzie na pewno ostatni, no bo tutaj nawet nie ma ani jednej karty z FIFA. Na to już niestety nic nie poradzę, ale później idziemy do Ekwadoru. Ekwador, który ma 28 zawodników bez numerów, co jest najciekawsze, ale posegregowane tak jak u każdego, więc będzie ciekawie. Na pewno, no liczy i tak się tak naprawdę szczęście każdego zespołu. 28 losuje numer 13 i jest to Alan Franco. Okazało się, że nie ma go w FIFA, więc spróbujmy jeszcze raz numer 22, Gonzalo Plata. No i tutaj już piękna karta, 77 overalla, dobry pace, dobry dribbling w miarę, zobaczymy jak będzie sobie poradził, ale 77 wydaje mi się, że to będzie wystarczyło, patrząc na to, że Katar no nie najlepiej sobie poradził. Czas na Senegal. W Senegalu także mamy 28 zawodników, więc generujemy i numer 15. Numerem 15 jest Idrissa Gueye, więc z Evertonu zawodnik. Zawodnik, który jest naprawdę solidnym reprezentantem, 82 overalla, taki starterek troszeczkę wydaje się w FIFA 23, jak najbardziej, można tempo nie najwyższe, ale jeżeli chodzi o resztę, to bardzo solidne statystyki, więc Senegal na razie na pierwszym miejscu, na końcu Holandia. Najmocniejszy gracz, 24 zawodników, generujemy numer 3 i jest to Andries Noppert. Pytanie, czy on ma kartę w ogóle. Moi drodzy, fatalny wynik Holandii, bo to oznacza,
że nie zagrają dalej. No to już się podziało, 69 overalla, kiedy Plata ma 77, a Idrissa 82, oznacza, że Katar oczywiście zajmuje ostatnie miejsce, ale Senegal pierwsze, Ekwador drugie, Holandia trzecie, a Katar na miejscu czwartym. Już zaczynamy z kontrowersjami. Bardzo dobrze, o to nam chodziło. W takim razie przechodzimy do grupy B. A w grupie B zaczynamy od Anglii, 28 zawodników, też niestety bez numerów, ale nie ma problemu. Numer 8, James Ward-Prowse. Bardzo dobry pomocnik, ale czy jego karta jest wyjątkowa? Bo to jest tylko 81 overalla, tylko albo as, w zależności od tego jak pójdzie reszcie. Bo teraz czas na Iran, 27 zawodników, generuje numer 25. Jest to Saleh Hardani, ale jestem prawie pewny, że nie będzie jego karty. Zgadłem, jeżeli nawet nie ma zdjęcia, to ciężko, żeby miał kartę, więc numer 5. Milad Mohammadi. Także nie ma tego zawodnika, więc numer 24. Milad Sarlak. No, nie jest to takie proste, żeby nie było, sprawdzałem też FIFA 22, ich po prostu też nie ma w FIFA 22. No Iran jest ciężkim przypadkiem. Numer 6. Nope. Numer 2. No on już musi być. Sajed Moharami. Mamy to jackpot, słuchajcie, 72 overalla. Czyli na razie Anglia w bardzo dobrej sytuacji, ale my przechodzimy teraz do Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy 26 zawodników. Generujemy, proszę, numer 24, czyli Reggie Cannon. No i tak jak myślałem, 74 overalla. Iran w tarapatach, ale Anglia pomimo niejakiegoś najlepszego wystąpienia idzie im całkiem nieźle. I na koniec Walia. 27 zawodników w kadrze. Generujemy numer 17. I numerem 17 jest Danny Ward, który na pewno jest w FIFA. James Ward-Prowse, Danny Ward. No trzeba, Wardy tutaj wygrały te grupy. Gdyż oczywiście dwie złote karty pokonują dwie srebrne karty. Na pierwszym miejscu oczywiście będzie Anglia, na drugim miejscu Walia, na trzecim miejscu Stany Zjednoczone, a Iran na ostatnim. To jest ułożenie, którego można moim zdaniem się w jakiś sposób spodziewać. Bardzo fajna rozgrywka, co prawda w Iranie troszeczkę było szukania, ale idziemy dalej do grupy C. Argentyna, Arabia Saudyjska, Meksyk, no i oczywiście Polska. Zaczynamy sobie od Argentyny, 29 zawodników. No tutaj raczej większość będzie w FIFA. 29, na sam koniec idziemy, jest to Nahuel Molina. 78 overalla, prawy obrońca, prawy wahadłowy, można by powiedzieć. Dobry tutaj wybór. Arabia Saudyjska będzie miała problem odpowiedzieć zdecydowanie, szczególnie o ile znajdziemy kogoś z Arabii Saudyjskiej. 25, numer 17. Abdullah Al-Amri. No, powiem szczerze, nie spodziewałem się, że tak łatwo nam pójdzie, bo to pierwszy strzał i od razu mamy 71 overalla, ale jest to o wiele gorsze oczywiście od Argentyny. Zobaczymy, co stanie się w Meksyku i przede wszystkim, co stanie się w Polsce. No bo jeżeli w tym materiale w Meksyku 31 zawodników, 8 wylosowany, jest to Funes Mori. Nie jest dostępny w FIFA, no Funesa Moriego raczej powinniśmy kojarzyć. Więc jeszcze raz, numer 6. Rodolfo Cota. Meksyk, co tu się dzieje w ogóle? Numer 21. Carlos Rodriguez. Ale znowu, czy będzie ten zawodnik w FIFA? Nie ma go w FIFA, więc jeszcze raz generujemy numer 4, może tutaj. Hector Moreno, znowu z klubu Monterrey. No nie będzie go. Więc jeszcze raz spróbujmy numer 7. Hector Herrera. Jackpot, mamy to i to jest naprawdę wysoki overall, bo jest 80 aż. Oj, niedobrze, pokonują Argentynę. Meksyk jak już w końcu mu siadło, to mu siadło. Czas na Polskę, moi drodzy, 31 zawodników także. Widzicie te nazwiska, generuje numer 20. Jest to Karol Świderski. A Karol Świderski, niestety, ma overall 74. Co oznacza, że pierwsze Meksyk, potem Argentyna, potem Karol Świderski, czyli Polska, a potem Arabia Saudyjska. Moi drodzy, nie mam dobrych wiadomości. Meksyk, Argentyna, Polska i Arabia Saudyjska. No nie oszukamy przeznaczenia. To jest tylko symulacja. Nie bierzcie tutaj, musicie to brać z pewną dozą, tu wszystko może się zdarzyć. Ja mimo wszystko liczę, no Argentyna tutaj jest gwarantowanym faworytem do awansu z pierwszego miejsca, ale Polska powalcz o to drugie, wiem o tym. Wracamy jednak do dalszej rozgrywek, bo Mistrzostwa Świata na tym się nie kończą. Grupa D, Francja, Australia, Dania oraz Tunezja. 23 zawodników w kadrze Francji, generujemy numer 21. Jest to William Saliba z Arsenalu, zawodnik. No i co najciekawsze, on już od razu dostał informa w tej FIFA, więc 83 overall. No zawsze bierzemy najlepszą kartę. Wielu by powiedziało, że to jest overall, który on powinien mieć od samego początku. Znam takiego jednego. No to już
pozostawiam każdemu do swojej oceny. Natomiast Francja zaczyna bardzo, bardzo dobrze. Czas na Australię. 31 zawodników. Proszę bardzo, generalnie numer 30. Czyli jest to Marco Tilio. No i to jest 65 overalla. Będzie ciężko Australii. Będzie bardzo ciężko. Czas na Danię. 26 zawodników. Generuje numer 9. Thomas Delaney. 81 overalla. Naprawdę bardzo dobra karta. Nie lepsza niż Francuza. Oczywiście Saliby. Natomiast prawdopodobnie da im to awans dalej. Bo Tunezja nie ma aż takich zawodników, żeby w FIFA tutaj powalczyć. Numer 18 z 30 jest to Nader Gandri, którego jak można było się spodziewać nie ma w FIFA. No tutaj będzie troszeczkę szukania. Numer 14, Mohamed Setki Devci. Spróbujmy jeszcze raz, w takim razie numer 2 jest to Taha Yassine Khenissi. No nie ma, no nie ma go. Numer 16, Montasar Talbi. On już chyba jest. Tak jest. I mamy zawodnika z overallem 67, co jednoznacznie oznacza, że nie jest to wystarczające. Lepiej delikatnie niż Australia, ale na pewno nie lepiej niż Francja i Dania, więc przechodzimy. Francja, Dania, Tunezja oraz Australia, ale liczą się dla nas tylko te dwie na górze. Więc pierwsze cztery grupy zrobione, czas przejść do kolejnych. Grupa EFGH, gdzie mamy takich zawodników, a raczej zespoły jak Hiszpania i Niemcy, i od nich sobie zacznie. A więc Hiszpanie, kadra 25-osobowa, generujemy numer 9, więc to na pewno będzie ktoś dobry. Koke, ładnie, elegancko, 83 overalla, proszę bardzo. Kostaryka, 26 zawodników, generujemy numer 20. Jest to Francisco Calvo. Jest w FIFA 23, 69 overalla. Mogło być więcej. Bo teraz czas na Niemców, 23 zawodników, generujemy numer 11. I jest to Joshua Kimmich. No i rip. No bo jeżeli bierzesz zawodnika, który ma 89 overalla, to wiesz, że będzie się działo. Niemcy rozgromili grupę, jestem pewny. Bo Japonia, nawet pomimo tego, że ma paru zawodników, to numer 19 raczej nie pomoże. Jest to Hiroki Sakai. Niestety nie ma go w FIFA, więc numer 5. I jest to Yugo Nagatomo, którego też w FIFA nie ma, więc musimy ponownie numer 21. Ritsu Doan. On już musi być. No i jest. Jednak 77 overalla to zdecydowanie nie wystarczy na potężnego Kimisia i Koke. Więc oczywiście przechodzimy do Mistrzostw Świata i tutaj. Na pierwszym miejscu Niemcy, potem Hiszpania, potem Japonia i na samym końcu Costa Rica. No i grupa rozwiązana. Czas na grupę E. Zaczynamy od Belgii. No dobrze, Belgia 30 zawodników i proszę bardzo, numer 9. Amadou Onana. What's my name? Oj, Belgia w tarapatach. 74 overalla. Może nie wystarczyć. Kanada, 27 zawodników. Generujemy numer 3 i jest to Maxime Crépin. Nie mam pojęcia, jak to przeczytać. Ale wiem, że ma 74 overalla. Więc jak będzie potrzeba, to będzie dogrywka między Belgami a Kanadyjczykami. Czas na Maroko. Maroko ma 31 zawodników i generujemy, jest to 21. Rahimi, lewy napastnik. Ale niestety, pomimo tego, że jego cena jest naprawdę niezła, nie ma go w FIFA. Więc jeszcze raz, 25. Amrabat, proszę bardzo, Amrabat na pewno jest. 76 overalla, tego się absolutnie nie spodziewałem, że pobije Kanadę oraz Belgię, właśnie Maroko. Więc Chorwacja może zakończyć naszą tutaj to, że nie będzie dogrywki, bo Belgia może wylecieć. Numer 10, wszystko zależy od tego jednego zawodnika. Sutalo, środkowy obrońca. No i jest to 75 overalla, co oznacza, moi drodzy, że na pierwszym miejscu wychodzi Maroko, potem Chorwacja, a potem możemy dać oczywiście kogo chcemy tak naprawdę, bo nie ma to większego znaczenia, ale Maroko, Chorwacja, dajmy Belgia i Kanada. Jednak wielkie zaskoczenie, Belgia odpada. Wow, tego nikt się nie spodziewał. A teraz grupa G, Brazylia. No co oni pokażą? Kadra Brazylii to 26 piłkarzy i generujemy numer 9. Jest to Danilo, prawy obrońca z Juventusu. Okej, karta Danilo nie zachwyca, ale overall 80 jest, co powinno pozwolić na awans. Bo nie wierzę, że Serbia jakoś mocno wleci, no chyba że jakimś Mitrowiczem. Zobaczymy, 20, albo Vlahovićem. Sasa Lukic, oczywiście, no kurczę, pominąłem Vlahovića, Milinkowicza, Savicza, no troszeczkę ich jednak jest więcej niż myślałem, Lukic jednak. No i proszę bardzo, 77. Nie pobija to Danilo, ale to jest dobra zaliczka na to, żeby awansować, bo jeszcze przed nami Szwajcaria. Szwajcaria 24 zawodników, generujemy oczywiście numer 1 i jest to Sommer. Wow, no wybory są niesamowite, 85 overalla, co
już oznacza, że Serbii się nie uda. Szwajcaria na pierwszym miejscu, a jeszcze Kamerun przed nami. 33 zawodników. Proszę bardzo, generalny numer 24. Olivier Mbajzo. Jest on w FIFA 67 overalla, więc to nie wystarczy. Szwajcaria, Brazylia, Serbia i Kamerun. Dobra, bardzo dobra rywalizacja. Brazylia ledwo, ale udało jej się wyjść. Zobaczymy, na kogo trafią. No a Brazylia zagra z tutaj zwycięzcą grupy H, więc będzie się działo Portugalia. Dobrze, od Portugalii zaczynamy. 25 zawodników w kadrze. Generujemy numer 9. Diogo Dalot. Mały upgrade'ik z FIFA 22. 78 overall, a wcześniej ma 76. Dobry reprezentant, aczkolwiek uważam, że mogłoby być lepiej, bo Ghana też ma czym postraszyć i tak samo Urugwaj, więc zobaczymy. 12. Aido, no i właśnie. Jest to 78 overalla, więc szykuje nam się potencjalnie dogrywka. Chyba że Urugwaj i Korea Południowa zepsują, no nawet jeżeli zepsują, ciekawe, będzie to bardzo ciekawe. Musiałyby być lepsze tak naprawdę. 26, a no nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. 5. Sebastian Caceres. Klubu Ameryka nie ma w FIFA, więc generuje jeszcze raz numer 23. Matias Vina. No i tu jest 75 overalla, więc już wiemy, że Urugwaj sobie nie poradzi. Jeszcze jest Korea Południowa. 26 także zawodników, generuje numer 9. Jest to Uj Kwang, którego niestety nie wyszukuje w FIFA, więc jeszcze raz generujemy numer 13. Mamy zawodnika Freiburga, więc powinien być. No i mamy go, ale to jest tylko 72 overalla, co oznacza, że robimy jeszcze dogrywkę z Portugalii oraz oczywiście Gany. Więc Portugalia, 25 zawodników i dogrywką będzie numer 3. Jest to Ricardo Horta. Ho, ja powiedziałem ups, przepraszam, pomyliłem się bardzo, bo to jest overall 81. Nie wiem, jaki miał overall wcześniej, natomiast to jest bardzo, bardzo dobry overall, bo Ghana, no wątpię, żeby to pobiła numerem 11. Stefan Ambrosius, 69 overalla, ale co najważniejsze, słuchajcie, oczywiście to była walka o pierwsze miejsce, więc Portugalia, potem Ghana, potem Urugwaj i Korea Południowa. No i mamy oto rozgrywki grupowe zakończone. Pary rozlosowane na rundę 16, znaczy dopasowane na rundę 16 i zaczynamy oczywiście od meczu 49. To jest niesamowite, że będziemy mieli 49 meczów, zanim zaczniemy w ogóle rundę pucharową. Senegal kontra Walia. Zacznijmy sobie od Senegalu. 28 zawodników. Generujemy numer 12. Jest to Formose Mendy. Dostępny jest jako karta, ale srebrna. 65 overalla. Walia ma teraz wielką szansę na to, żeby przejść dalej w tym turnieju. 20. Ethan Ampadu. Też srebrna karta, ale wystarczająco dobra, żeby pokonać właśnie Senegal, bo jest to 73 overalla, więc jednoznacznie wybieramy w tym momencie Walię. Oni przechodzą dalej do ćwierćfinałów, a teraz Meksyk kontra Dania. W Meksyku 31 zawodników. Jaka karta będzie ich reprezentowała? 6. Rodolfo Cota już wiemy, że nie ma, więc numer 16. Ale też z klubu, który wiemy, że w FIFA nie jest obecny, więc nawet nie mam co go wyszukiwać. Więc jeszcze raz numer 13. Roberto Alvarado. Niestety, pech, nie ma. Więc, no ten Meksyk mi sprawia problemy, powiem szczerze. Gerardo Arteaga. No tutaj może być dostępny w FIFA 23, 72 overalla karta. Czas na Danię w takim razie. Nie jest to aż taki chyba problem, żeby to pobić. 26, ostatni zawodnik Højbjerg, no to. Bo to jest 73 overalla, oczywiście Duńczyka znamy. W takim razie Dania przychodzi dalej, a my walczymy. Anglia kontra Ekwador. Anglia 28 zawodników, generuje numer 27, przeskoczyło o 1, jest to Rhys James, bardzo dobrze. Bo jest to 84 overalla, bardzo dobrze wyglądająca karta. Troszkę tempa mało i dlatego pewnie nie będzie aż tak często używany, ale jeżeli chodzi o jego kartę ogólną, no to naprawdę ma się czym chłopak pochwalić. Ale czym odpowie Ekwador? Też 28 zawodników, generujemy numer 16. Jest to José Cifuentes. No i jest to 73 overalla. Anglia nie dała tutaj szans Ekwadorowi i to oni przechodzą dalej, a my mamy wielkie starcie, bo jest to Francja kontra Argentyna. No tutaj jeńców nie będzie. 23 Francuzów, generujemy numer 9. Jest to Koundé, 84 overalla, co za karta. Co za karta, jaka ona będzie droga. Jaka ona będzie droga. No Argentyna, 29 zawodników, muszą się postarać, bo numer 17 to Nicolas González z Fiorentiny. Ojojoj. No i jest to tylko 80 overalla. Dobre tempo, całkiem dobry dribbling, niezły starter, jeżeli chodzi o Serie A.
tak na powiedzmy parę meczów, ale niewystarczający, żeby tutaj wygrać z Kunde, więc Francja przechodzi dalej, a my, moi drodzy, zmierzamy do Niemcy kontra Chorwacja. No już coraz ciekawsze spotkania 23 Niemców, numer 14. Jest to Serge Gnabry, świetny reprezentant, bo to jest 85 overall, a Chorwacja musi odpowiedzieć czymś bardzo mocnym. 25 zawodników, numer 3 jest to Marco Livaja. Każdy już wiedział, jak to wylosowałem, jak to się skończy, ale sprawdzamy. 77 overalla nie jest i tak aż tak źle. Natomiast bez dwóch zdań, to Niemcy przechodzą dalej i mamy Szwajcaria kontra Ganę, jeżeli chodzi o kolejne spotkanie. 24 zawodników ze Szwajcarii, proszę bardzo, generuje numer 6. Jest to Granit Xhaka. Okej, okay. Tylko że Granit to 79 overalla, no nie najlepiej. Więc Gana jest w stanie gdzieś tam powalczyć. 28 zawodników, generujemy numer 3 i jest to Jordan Ayew. No ta sama liga, ale nie ten sam overall i to Szwajcaria przychodzi dalej, 79 overalla oczywiście i proszę bardzo, Szwajcaria, czas na Maroko kontra Hiszpania. No nie żebym nie wierzył w Maroko, ale trafili wcześniej jednego z najlepszych swoich zawodników. 31 ich jest w kadrze i numer 15. Amine Harit będzie reprezentował. No to jest 75 overalla. No coś z tego można by wycisnąć, jeżeli by się miało szczęście, bo Hiszpania też może źle trafić. No ale byłoby to niemałe zaskoczenie. 25 Hiszpanów, numer 6. Jest to Sergio Busquets. No to może nie jest to już to ten Busquets z takim wysokim overallem, ale 85 to jest zdecydowanie wystarczająco i Hiszpania nie dała Maroko ani chwili nadziei. I teraz Portugalia-Brazylia. Bardzo, bardzo ciekawe starcie. 25 Portugalczyków, a numer 7 będzie reprezentował. Jeżeli byśmy szli po numerach, no to wiadomo, kto by tam był, ale tutaj, w naszym liczeniu od góry to jest Gonçalo Ramos. I obawiam się, że będzie ciężko. 75 overalla. Kto dla w takim razie Brazylii? 26 zawodników, numer 14. Jest to Lucas Paqueta z West Hamu. No i Brazylia, słuchajcie, 82 overalla. Co mogę więcej powiedzieć? To właśnie oni przechodzą dalej. Co ciekawe i fajne, nie będziemy mieli finału Hiszpania-Brazylia. Najważniejsze. A czas na ćwierćfinały. Walia kontra Dania. Dla jednego i drugiego byłby to już niemały sukces, ale może pójdą dalej. Wes Burns. Oj. No i Walijczyk ma 69 overalla. Nie na to pewnie liczyła Walia. Natomiast jak Dania odpowie? Numerem 5. Victor Nelson z Galatasaray. Odpowie bardzo dobrze. Może też nie najwyższym overallem, ale wystarczającym. 75 i dzięki temu Dania przechodzi dalej. Czas na Niemcy, Szwajcaria. Niemcy, 23 zawodników. Generujemy numer 1 i jest to Oliver Baumann. No ale 83 overalla. Bardzo, bardzo solidny zawodnik. Szwajcarzy. Oprócz Zomera staram sobie przypomnieć jakiegoś wysoko overallowego Szwajcara. Jest mi ciężko. A numer 13? Renato Steffen może mieć problemy. Bo to jest tylko 76 overalla, więc to Niemcy. Kto by się spodziewał, przychodzą dalej, ale mamy Dania, Niemcy w półfinale. Bardzo ciekawe zestawienia przed nami. Anglia, Francja. Wow. No czy Anglia w końcu będzie mogła powalczyć o coś więcej niż jakiś ćwierćfinał, czy może półfinał się zdarzy? Numer 7. Jest to Harry Maguire. Problem jest taki, że wielki Harry ma 81 overalla, bo dostał duży downgrade w FIFA 23. I czy to Harry Maguire zepsuje wszystko Anglii? Czy to Harry Maguire będzie przyczyną porażki? 23 zawodników z Francji i jest to numer 16. Jest to Ousmane Dembele. A z tego co pamiętam, to Dembele to 83 overalla, co oznacza, że Harry Maguire został pokonany przez Francję. Harry Maguire przyczyną porażki Anglii. Trzeba było go nie wybierać. Hiszpania, Brazylia. 25 Hiszpanów i mamy numer 15, przeskoczyło jeden. Jest to David Raya z Brentford. No Hiszpania 76 wystawić w ćwierćfinale. Jak odpowie 26-osobowa kadra Brazylii numerem 4? Renan Lodi. Może też nie jest to najwyższy overall, ale wystarczający, żeby pokonać Hiszpanię. I tak oto Brazylia przechodzi dalej w naszym zestawieniu. I przechodzimy do półfinałów, a te półfinały wyglądają fantastycznie. Dania, wielki czarny koń tych zawodów z Niemcami i Francja, Brazylia. Czy Dania jest w stanie coś jeszcze ciekawego zrobić? Dania kontra Niemcy. 26-osobowa kadra, więc numer 12. Jest to Eriksen, proszę bardzo. Jest to Eriksen. Kurczę, 82 overall, ale on zasługuje na o wiele więcej. To jest moje zdanie. Przynajmniej 83. No ale dobry reprezentant, mogło być o wiele gorzej. Niemcy. Widzę parę sytuacji, w których mogliby to przegrać, więc uwaga, generujemy numer
16, ale jest to Thomas Müller. Thomas Müller jest numerem 16. A Thomas Müller to karta 87 overalla, więc niestety. Francja-Brazylia jako ostatnie półfinałowe starcie. 23 zawodników. Generujemy numer 3 i jest to ojojoj. Randal Kolo Muani. Okej, 78 mogło... Myślałem, że będzie o wiele gorzej. 84 tempo, fajna karta nawet. Zobaczymy, jak się będzie nim grało. Natomiast Brazylia. 26 zawodników, każdy konkretny. Numer 10. A numerem 10 jest Eder Militao i to jest... No raz, że pewnie jedna z najdroższych startowych kart, jakie można po prostu sobie wyobrazić. To dwa, karta dająca awans Brazylii i Niemcy-Brazylia. No oby tutaj nie przydarzył się pewien wynik. Zobaczymy, jakie będą tutaj karty. Niemcy, 23, generujemy numer 14. A 14 to jest Gnabry, więc musimy jeszcze raz oczywiście wylosować, bo Gnabry już był numer 3. Jest to, ojoj, Benjamin Henriks. Może to pójść w drugą stronę, 77 overalla. No to Brazylia moim zdaniem... Wielka szansa. 26, numer 13. No i proszę bardzo, numer 13 to jest Casemiro, a my wiemy, kto to jest. Overall 89 i chyba mogę powiedzieć, że w naszym finale Brazylia zrobiła Niemcom to, co Niemcy zrobili kiedyś w Brazylii, więc bardzo dobry rewanż, jeszcze Casemiro na koniec. Chyba najwyższa karta, jaką w ogóle tutaj trafiliśmy, nie? W finale. Ogólnie, znaczy w całym zestawieniu trafiła się w finale, więc oczywiście Brazylia wygrywa to zestawienie. No i nie jest to coś, czego wcześniej już nie widzieliśmy, natomiast do samego końca liczyłem, czy to, że to Dania albo nawet Niemcy uda im się zdobyć to trofeum. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo jeszcze raz za cały odcinek, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, a 24 widzimy się już w FIFA, grze FIFA 23. Dzięki, trzymajcie się, cześć i na razie.